Ci z Państwa, którzy dzisiaj, we wtorek 2 kwietnia, poszli na ranne zakupy, tak jak ja poszedłem do tego sklepu co zwykle, zauważyli wzrost cen. Wzrost cen nie jest przypadkowy. Wynika z tego, że rząd Tuska postanowił obłożyć VAT-em żywność i od dzisiaj wszystkie produkty żywnościowe będą droższe o 8 albo 23%. To oznacza, że te towary, które kupowaliśmy wcześniej za 5 zł, teraz kosztują 5,40 albo ponad 6, w zależności od tego, jakie stawki rząd Tuska zastosował, ale mam wiadomość złą, bo rząd Tuska tylko mówi o tym, że większość stawek VAT na produkty żywnościowe to jest stawka 8%. W rzeczywistości rząd Tuska robi wszystko, żeby to, tak jak to mówi, ujednolicić. To znaczy, żeby na wszystkie produkty żywnościowe VAT był 23%.